W przypadku werbla mamy, tak jak powiedziałem, górę zebraną mikrofonem oraz dół sprężyny, aczkolwiek postanowiłem z tym sygnałem z mikrofonu zbieranego z dołu zrobić coś innego. Dodałem tutaj wtyczkę TriggerX od Slate Digital i to jest wtyczka, która generalnie wywołuje sample, jak gdyby triggeruje sample. Dodałem tutaj trzy różne sample, dwa takie dosyć powiedzmy przestrzenne, ambientowe, plus jeden, który troszkę jeszcze ataku tutaj dodaje, więc może zaprezentuję, jak może brzmiał nasz sygnał przed tą wtyczką. Po prostu werbel zebrany od dołu, dużo sprężyn. Po czym ja dodałem trzy różne próbki, zmiksowałem je ze sobą i teraz w dół werbla brzmi tak. Mamy sporo strzału, mamy szeleszczące sprężyny i mamy trochę ambientu. Jakby ten tutorial nie będzie się skupiał na jakby wyjaśnieniu wtyczek, możecie poczytać sobie o tej wtyczce online, spróbować demo, to bardzo fajna wtyczka jest w każdym razie. I teraz ten sygnał, który gdyby jest samplowany w tym momencie, dodajemy do sygnału z góry, o którym za chwilę, i może posłuchajmy, jak to się ma w kontekście nawet nie tyle góry i dołu, co w kontekście całych bębnów. Pominę najpierw tą wtyczkę. A teraz włączę triggera. Dam go lewo, prawo. Jeszcze raz. I z triggerem. Tu jest tak sucho. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że wokal brzmi trochę bardziej przestrzennie? Ten werbel, jak gdyby werbel jest tym elementem perkusji, który zwykle decyduje o tym, jak postrzegamy bębny również w kwestii właśnie przestrzennej, więc zobaczcie, jak ja wyciszę ten kanał, jaka jest różnica w postrzeganym jak gdyby ambiencie. Jest sucho. No znacznie mi się tak podoba. Uważam to za dużą poprawę. Teraz jeszcze ten sygnał z tego werbla delikatnie skompresujemy. Zacznę od zera. Wolny atak. Wolny release. Tylko troszeczkę chcemy tutaj skompresować. Ok. I dodamy do naszego werbla z góry. Całe bębny. Ok, więc spójrzmy na górę naszego werbla. Przede wszystkim dałem tutaj kompresor. Zobaczmy, co robi ten kompresor. Może samej góry werbla posłuchamy. Mamy wolny atak, dość szybki release. Wydobywamy trochę więcej ataku z tego werbla. Następnie, co zrobiłem, to dałem znowu bittersweet. Z tym, że zobaczcie, tutaj dosyć mocno wydobywam atak jak gdyby pałeczki dotykającej naciągu, więc tutaj naturalną rzeczą jest to, że się sygnał przesterowuje. Nawet jeżeli zjedziemy tutaj tym outputem, to i tak prawdopodobnie dokładnie. Więc zdecydowałem, że w tym miejscu przesteruję ten werbel. Ponieważ jest to utwór rockowy, w którym prosi się o sporą dawkę energii, i ponieważ zwykle odradzam jak gdyby klipowania sygnału w jakiejkolwiek fazie poza może tą ostatnią, czyli masteringiem, to jednak tu w miksie chcę, żeby ten przester na szczytach werbla stał się po prostu elementem sygnału. Ja go przesteruję wewnętrznie, ale później, jak zobaczycie, na sumie on się nie będzie przesterowywał, dlatego że zastosuję zaraz po tym bittersweet limiter. Tak, czyli dosyć mocno podkreślamy transienty,
i przesterowujemy, ale zaraz zanim wpinamy limiter, którym możemy sobie spokojnie te szczyty ograniczyć tutaj. I w ten sposób mamy sklipowany sygnał, ale nie za głośny. Nawet jeszcze trochę tutaj podciągniemy. I ze stopą. Teraz stopa brzmi trochę słabo w porównaniu do werbla. Włączmy overheady. I to jest już ciekawy sygnał z bębnów. Mamy i strzał, porządny strzał tutaj z góry werbla, i trochę sustainu, który daje nam pomieszczenie, plus prawda tam szeleszczące sprężyny na dole. Więc generalnie dążymy ku dobremu. Teraz co jeszcze chcę zrobić, to sprawdzić EQ, czy na naszym werblu nie trzeba niczego tutaj podciąć. W razie wyłączymy te elementy. Trochę takiego kartonu. Że to EQ będzie przed kompresorem, właściwie limiterem. A właściwie nawet damy jeszcze przed bitterfluid. Tego dzwonienia troszkę zdejmiemy. Okay. Tak jak powiedziałem, to już mi tak bardzo na tych przesterach nie zależy, jakby ten trzeszczący, klipowany sygnał będzie jak gdyby nieodłącznym elementem naszego werbla, więc tutaj się jakoś tak zbytnio tym nie przejmuję. Generalnie nie jest to dobra praktyka, ale są sytuacje, kiedy trzeba po prostu pójść w stronę bardziej ekstremalną, żeby osiągnąć zamierzony efekt. No i posłuchajmy teraz tych bębnów. Dajmy wokal i zobaczmy, jak się to ma ze sobą. Down super wave is a fraction. Thin line only if you can see.
carries messages coded in action, only to be read by you and me. Up and down, super wave is a fraction. Myślę, że jest całkiem nieźle. Możemy spokojnie przejść do obróbki tomów.